Od zakazu straszenia piekłem po deszcz meteorytów w klanie. Zapraszam Was na kolejne najciekawsze newsy tygodnia. Standardowo zapraszam Was również do udziału w głosowaniu na najciekawsze newsy w przypiętym komentarzu. Numer 10. Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej w Japonii pracuje nad nowymi wytycznymi dla grup religijnych i ich wyznawców, według których zabronione będzie m.in. zmuszanie dzieci do udziału w zajęciach religijnych, wliczając w to straszenie ich, że w przeciwnym razie pójdą do piekła. Zabronione ma być również zakazywanie dzieciom z powodów religijnych jakichkolwiek form spędzania wolnego czasu, takich jak czytanie mangi czy granie w gry wideo. Czujecie tę przepaść cywilizacyjną pomiędzy Polską a Japonią? U nich zakazuje się straszenia piekłem. U nas Przemysław Czarnek pewnie myśli już nad drukowaniem na książkach o Harrym Potterze ostrzeżeń jak na paczkach papierosów. Numer 9. Pewien mężczyzna z Włoch stracił swoje oszczędności życia po tym, jak chcąc uchronić się przed potencjalnymi włamywaczami, postanowił ukryć je w kominku. To już wiadomo, skąd Święty Mikołaj ma co roku kasę na te wszystkie prezenty. Mieszkaniec Rzymu ukrył w kominku aż 20 tysięcy euro w obligacjach rządowych, jednocześnie zapominając powiedzieć o tym żonie, której zważywszy na porę roku zrobiło się trochę zimno i postanowiła w nim rozpalić, nieświadomie puszczając wszystko z dymem. Jak powiedział facet, kiedy zobaczył w kominku ogień, o mało co nie zemdlał. Szukając jednak pozytywów, i tak pewnie wyszło taniej niż ogrzewanie elektryczne. Numer 8. Tegoroczny Sylwester był wyjątkowo gorący. Dosłownie i w przenośni. W noworoczną noc padł historyczny krajowy rekord ciepła w styczniu. O godzinie 4.10, aż dziwne, że nie o 4.20, odnotowano w Polsce aż plus 18,7 stopni Celsjusza. Nawet więcej, bo aż 65,5 stopnia padło w Fahrenheitach. Tym samym pobity został rekord z 99 roku, który wynosił 18,6. Ale dobra wiadomość jest taka, że przynajmniej w tym roku patrzącego za okno Andrzeja Dudy nie trafił szlak. Tym razem bliżej było do udaru cieplnego. Numer 7. Światowej sławy zespół Black Eyed Peas, którym TVP miało nadzieję rozsierdzić hejterów cieszących się z rezygnacji Melanie C, okazał się istnym koniem trojańskim. W dodatku koniem trojańskim, za którego Trojanie z Woronicza musieli zapłacić 4,5 miliona złotych. Artyści wyszli bowiem na scenę w tęczowych opaskach. Osobom odpowiedzialnym w TVP zrobiło się tak ciepło, że już wiadomo skąd ten cały rekord ciepła w styczniu. Gdyby zbadać zawartość ich gaci, pewnie wyszłoby, że tego dnia padł też rekord wilgotności. Spanikowane TVP, wiedząc, że przecież nie wyłączy Sylwestra na żywo, osoba odpowiedzialna za zamazywanie symboli odpoczywa przed finałem WOŚP, a w mówienie, że sponsorem imprezy są Skittlesy, ludzie mogą nie uwierzyć, zaczęło tłumaczyć się, że he, wszystko było zaplanowane. Prowadzący Tomasz Kamel ze specjalnej platformy dla prowadzących nerwowo wykrzykiwał, że wszystko było tak jak umówione. Wszystko było tak jak umówione. Szczególnie mocno akcentując elementy stroju. Z każdym elementem stroju! Z kolei na następny dzień w TVP Info jakiś ekspert przekonywał, że tęczowe opaski na Sylwestrze to tylko dowód na to, że w telewizji polskiej panuje kompletna, całkowita wolność. Kompletna, całkowita wolność, wolność prezentowania różnorodnych poglądów. Dźwięk pękających odwłoków polityków Solidarnej Polski był tak głośny, że dla psów w schronisku dźwięk petard i fajerwerków był relaksujący niczym jazz w Starbucksie. Narzekamy, że ściągnięcie Black Eyed Peas do Polski kosztowało polskich podatników aż 4,5 miliona złotych. Tymczasem cała ciężarówka białej maści z apteki dla prawicowych polityków kosztowała drugie tyle. Ale TVP z pewnością wyciągnęła lekcję na przyszłość. Aby zapobiec podobnym występkom w przyszłości, za rok na Sylwestra Marzeń TVP zaprosi chór Aleksandrowa. W razie czego osoba odpowiedzialna za blurowanie otrzyma też nowe narzędzie pracy. Numer 5. Najbardziej nieoczekiwany zwrot akcji w klanie od czasu ucieczki Bożenki z miejsca zdarzenia. O, ucieka! W dom Elżbiety i Jerzego Chojnickich na warszawskiej Sadypie tuż przed świętami uderzył meteoryt. Choć nie od razu było to jasne. Bohaterowie początkowo myśleli, że na dom spadł jakiś konar, a nawet kawałek samolotu. Wątpliwości, że było to coś nie z tej ziemi, rozwiał dopiero znaleziony na terenie posesji kawałek czerwonego kombinezonu Edyty Górniak. Piosenkarka na chwilę wróciła na ziemię, aby wystąpić na Sylwestrze Marzeń. Numer 4. Policja w Niemczech zatrzymała kierowcę Tesli, który zasnął za kierownicą z włączonym autopilotem, poruszając się po autostradzie 110 km na godzinę. Policjanci przez aż 15 minut próbowali obudzić mężczyznę za pomocą klaksonu i sygnałów stopu. Już szybciej byłoby napisać do Ilona na Twitterze, aby zatrzymał auto zdalnie. Jak się później okazało, 45-letni kierowca przymocował do kierownicy specjalny ciężarek, który miał oszukać system bezpieczeństwa. Sugerowało to, że drzemkę uciął on sobie w pełni świadomie. Nie wiem jak wy, ale ja nie wiem jak niektórzy potrafią spać przy autopilocie. Ja nie potrafię spać, nawet gdy prowadzi moja dziewczyna. Numer 3. 72-letni Brytyjczyk, który przeprowadził się do mieszkania dosłownie kilka metrów od torów kolejowych, teraz skarży się tamtejszemu PKP na dobiegający z torów hałas, który nie pozwala mu w nocy spać.
Mężczyzna przeprowadzając się tam był przekonany, że stacja zamyka się o 23:00, co jest prawdą. Nie wziął jednak pod uwagę, że przez stację wciąż mogą przejeżdżać pociągi pośpieszne i towarowe. Co za mózg. Nie zdziwiłbym się, gdyby wcześniej przeprowadził się w okolice elektrowni atomowej i narzekał, że rośnie mu czoło. Przeprowadzać się obok torów i narzekać, że głośno, to tak jakby przeprowadzać się na Woronicza i narzekać, że codziennie wybija szambo. Numer 2. Bezdomny mężczyzna z francuskiego miasta Toulouse, który nie usatysfakcjonowany zwykłym namiotem, w jednym z parków zbudował sobie prawdziwy zamek, teraz decyzją urzędników musi go rozebrać, gdyż rzekomo stanowi zagrożenie. Tylko dla kogo? Dla smoków? Pytają wzburzeni mieszkańcy, dla których zamek bezdomnego 53-latka to jedna z największych atrakcji miasta. I powiedzcie, że w Polsce bezdomni nie mają lepiej. Tutaj zamek mógłby sobie wybudować nawet w rezerwacie przyrody. Numer 1. Supermarkety Kaufland na Śląsku w ramach nowej kampanii wprowadziły dwujęzyczne nazwy. Od teraz nazwy produktu prezentowane są tam zarówno po polsku, jak i po śląsku, ciesząc oko nie tylko rodowitych Ślązaków, ale i turystów, również z zagranicy. No bo jak tu się nie cieszyć, wiedząc, że w końcu możecie kupić futer do kotów, zołzy w proszku czy ekstra strzotki. Nad podobnym rozwiązaniem myślą też na Podlasiu. Polskie nazwy produktów mają zostać zastąpione tradycyjnym Uga Buga, a kółka w sklepowych wózkach kamieniami. Okej, i tym kwadratowym jak japońskie arbuzy akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Przypominam o ankiecie w przypiętym komentarzu. Tymczasem ja się z wami żegnam. Cześć!